Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj być może ostatni odcinek, a może nie, zobaczę jeszcze, ale na pewno taki odcinek trochę podsumowujący, tak wszystkie kwestie związane z życiem duchowym. Mianowicie chciałbym powiedzieć dzisiaj o takiej zasadzie biblijnej weryfikacji doświadczeń. Nie wszystkich, ale niektórych. Księga Powtórzonego Prawa, 13 rozdział, 2 werset, czytamy tak. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Myślę sobie, że tu jest kilka takich ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy zapowiedź, że może się wydarzyć taka sytuacja, że powstanie pośród Izraela ktoś, kto jest prorokiem, czyli kto ma pewną zdolność duchowego rozeznawania, oceny czynienia cudów, zapowiadania przyszłości. No generalnie ktoś, kto rzeczywiście jakby w doświadczeniu tej przestrzeni duchowej jest praktykiem. On zapowiada znak albo cud. Potem ten znak albo cud następuje. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. To znaczy, że to jest człowiek, który faktycznie jest potwierdzony swoim doświadczeniem życia. To doświadczenie dowodzi, że się zna. To doświadczenie dowodzi, że wie, o czym mówi. To doświadczenie dowodzi, że porusza się w przestrzeni, w której właśnie ma doświadczenie, innymi słowy. Natomiast zwierzchność względem tego doświadczenia ma jednak, można powiedzieć, doktryna, albo innymi słowy ma prawda, albo jeszcze innymi słowy ma po prostu Słowo Boże. Dlatego, że weryfikacją tego człowieka ostateczną nie jest to, czy ten znak nastąpił, czy nie nastąpił, czy on się zna na tym doświadczeniu duchowym, czy się nie zna na tym doświadczeniu duchowym, ale ostatecznym jego weryfikatorem jest jego wyznanie wiary. Bo jeśli on później by namawiał Izraela, pójdźmy za innymi bogami, których Izrael nie zna i im służmy, to uwaga, 4 werset mówi, to masz tego nie zrobić. To masz tego nie zrobić. I powiem wam, że takiej perspektywie afrykańskiej, gdzie właśnie w zasadzie w praktyce dzisiaj, tak jak patrzę na to, no to Afrykańczycy jako ludzie, którzy po prostu gdzieś szukają nowej wiary, nowej religii, nowej pobożności, to są ludzie, którzy weryfikują wszystko w perspektywie no właśnie znaków i cudów, jakby co działa, a co nie działa. I ciężko myślę by im było powiedzieć, słuchajcie, tak naprawdę kryterium prawdziwości jest zgodność z objawieniem, i zgodność z Bożym Słowem. Myślę, że to byłoby dla nich naprawdę trudne. Jakby to kryterium się tam pojawia obecnie i coraz więcej, no nie, chociażby to, co ja robię w Tanzanii, co niedługo pojadę i znowu będę robił, czyli uczę pastorów, żeby znali Słowo, żeby potrafili być tymi weryfikatorami w swoich zborach tego, co prawdziwe. A więc to się dzieje. To jest czymś, to jest wartością, która zaczyna mieć znaczenie. Natomiast dla takiego typowego człowieka, no to właśnie znaczenie mają te znaki, cuda i tyle. I jakby to jest sednem. Zresztą myślę, że w takich sytuacjach misyjnych gdzieś Bóg daje, że takie rzeczy się mogą dziać. Natomiast zwróćmy uwagę, że nawet jeśli to jest czymś, co sprawia, że chrześcijaństwo się potwierdza, tak jak nawet, nie wiem, dzisiaj mają sny Irańczycy, czy w ogóle Arabowie, muzułmanie, gdzie Jezus przychodzi w śnie, objawia im się i każe im się nawracać i oni się nawracają, ale ostatecznie to, co jakby jest tym weryfikatorem, którego należy się trzymać, to jest po prostu prawda. Prawda, wyznanie wiary, po prostu trwanie przy Bogu Jahwe, przy Bogu objawionym w Piśmie Świętym. To jest jakby, myślę, coś takiego, co jest dosyć ważne, to znaczy myślę sobie, że ludzie, którzy są chętni albo ciekawią ich takie rzeczy, no mogą po prostu trochę właśnie iść w takim kierunku, że no, jeśli ktoś mnie
po prostu zaprowadzi gdzieś dalej, no to ja za tą osobą pójdę, ja tej osoby będę słuchać. Natomiast to nie jest chrześcijaństwo, To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo mówi o tej rzeczywistości, ale ostatecznie jakby prawdą jest nie to, co działa, ale prawdą jest to, co jest objawione. Był taki prorok zresztą w ruchu charyzmatycznym, William Branham, który ewidentnie czynił cuda. I tak było po prostu. Natomiast to był człowiek, który zaprzeczał bóstwu Jezusa, to był człowiek, który zaprzeczał Trójcy Świętej, trójjedyności Boga. I dla mnie to jest tyle. Dla mnie tu się kończy w ogóle temat. Znaczy, cuda mogły być, znaki mogły być, ale po prostu ten człowiek zaprzeczał podstawowym prawdom wiary i koniec. Jeśli pójdziemy dalej, zaczniemy jakoś to weryfikować, no to próbować naciągać, to po prostu mamy problem. I przede wszystkim jesteśmy właśnie przeciwni tej zasadzie, którą tutaj czytamy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest rzecz jakaś taka trochę zaskakująca. To znaczy, ostatecznie ten czwarty werset mówi, że to nie jest tak, że to po prostu jakiś szatan działa, to nie jest tak, że po prostu tu jest wojna religii i wy po prostu macie stanąć po mojej stronie i okazać się lojalni, chociaż to wszystko prawda, mają stanąć po stronie Jahwe i okazać się lojalni, ale ostatecznie jest powiedziane, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, uwaga, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę. Myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, że to nie jest tak, że Bóg nie ma pod kontrolą tego kłamstwa, tego fałszywego proroka. Oczywiście on grzeszy, oczywiście on, no, można powiedzieć, robi to nie to, co trzeba. Ale ostatecznie Bóg mówi, ja was wystawiam na próbę, ja was doświadczam w ten sposób, abyście stanęli po mojej stronie, pomimo tego znaku i pomimo tego cudu. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, czymś trudnym, szczególnie dla tych, których przekonuje właśnie pragmatyka, przekonuje to, co działa. Ale mimo wszystko właśnie na tym chrześcijaństwo polega, że różne rzeczy się mogą dziać. Ostatecznie no po prostu chrześcijanin to jest człowiek, który opowiada się za prawdą. I to jest ciekawe. Tak samo odnośnie antychrysta, to jest też w pierwszym Tesaloniczan, o ile dobrze pamiętam, powiedziane, że on będzie czynił cuda. I to jest też, myślę, że bardzo ciekawe. Tam jest powiedziane wobec rzekomych znaków, ale o ile pamiętam, o cudach jest powiedziane, że cuda są prawdziwe. I generalnie będzie się to działo po to, żeby ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która może ich zbawić, żeby odeszli. I to jest czymś bardzo podobne. Zasada jest taka sama. Przychodzi antychryst, który czyni cuda. Ów niegodziwiec, to jest 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 9 werset. Ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatania z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, ale z wszelką mocą wśród znaków. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła zbawić. Część będzie oszustwem, ale część będzie jakąś faktycznie spektakularną, jakąś spektakularną mocą, siłą. I ostatecznie, oczywiście on jest ojcem kłamstwa, więc no tam jest jakiś podstęp i oszustwo, ale ostatecznie pójdą za nim ci, którzy mają zginąć, ale dlaczego nie mają zginąć? Bo nie przyjęli miłości, uwaga, prawdy, która mogła ich zbawić. Także słuchajcie, doświadczenia są ciekawe, mamy w nie wierzyć, Biblia mówi o tej rzeczywistości duchowej, ale ostatecznie chrześcijaninem jest ten, który trzyma się prawdy, który trzyma się wyznania wiary, który trzyma się Słowa Bożego. I tego, o tym pamiętajmy w tych wszystkich wymiarach, o których żeśmy rozmawiali przez ten cały cykl. Panie, dziękuję Ci za to, że są rzeczy doświadczane i są rzeczy po prostu objawione. Panie, daj nam pokorę, daj nam ufność, opierać się na Tobie i Twoim Słowie. Z Bogiem i do zobaczenia.